Siemanko, moi mili oglądacze. Dzisiaj tak w robocie jestem. Idzie, że tak powiem, bardzo ciężko. Takie grunty mamy, gliny pod piaskami zagęszczonymi. Zaraz jadę na jakiś urbeksik po drodze, mam coś na oku. Aczkolwiek jeszcze jedne wiercenia, trochę daleko. Także dzisiaj taka wycieczka. Zobaczymy, co z tego będzie. Miejmy nadzieję, będzie fajnie. Muszę mieć jakieś lepsze, pozytywniejsze nastawienie. No więc jestem przy takim moim pierwszym celu. Trochę się ubawiłam, bo ulica się nazywa Sielanka, a jest koło wysypiska śmieci. Idę zobaczyć. Kurwa, straszna droga tu była. Mam nadzieję, że zawieszenie nie będzie błagało o remont znowu. Także jestem tutaj, przy moim pierwszym celu, który sobie upatrzyłam. Tak niefortunnie, kuźwa, się tu jechało. Jakiś dom mieszkalny. Niestety chyba raczej całkowicie zrujnowany. O, chyba po pożarze. Z tego co tam widzę. Takie ładne okna były jeszcze. Jacyś miejscowi artyści się udzielali. Tutaj coś się paliło. No i to mocno. A tu były schody do góry, o kurcze. Szłoby tam może wejść. Zobaczymy po tych drzwiach. No dachu nie ma za bardzo, częściowo. Ale jaki klimat. O kurde. Muszę przejść pod tą deską, nie mam wyjścia. Chciałam się tu wchodzić. Ale schody betonowe. I strych też wylany betonem, także raczej bezpieczny. No i oczywiście fajny budynek był. I tyle z niego zostało. No nie ma tutaj co liczyć na jakieś wyposażenie już dawno. Także raczej idę. Jadę dalej, bo mam upatrzony inny cel. Zobaczymy. Tak to sobie zjechałam, jak na sankach. W końcu mrozik mamy i śnieżek mamy. To i pierwsze sanki zaliczone. Jedyne co tu chyba jest warte uwiecznienia, to ładne obrazki lokalnych artystów. To bodajże chyba nawet ten, nie? Franek Myszla, czy jak mu było. Tu mieliśmy jakieś gospodarcze pomieszczenie. No, chyba nawet nie ma co zwiedzać. Prawdę mówiąc. Dobra, lecę dalej. Mam na oku fajny domek. Nie wiem, czy dostępny. Nie wiem, czy opuszczony nawet. Teraz to ja muszę jakoś stąd wyjechać jeszcze. Szambo. Lepiej nie wpaść. Mam taki, kurde, słuchajcie, fajny obiekt na widoku, w sensie z mapy, nie? O, ślady kota. Koteczek tu był jakiś. Także szkoda czasu na takie obiekty. Lecę dalej. Ale fajny koszyk. Zobaczcie. Się taki ostał. Dobra, dzięki, idę. Jadę. Kurczę, jestem w takim fajnym budynku. Całym z kamienia, caluteńkim. Jest niesamowity. Ja jestem tutaj w takiej studulce, czy tam w jakimś takim gospodarczym dobudowaniu. Wiedziałam, że do domu jest wejście jedynie przez okno, bardzo od strony sąsiadów i tak, kurde, się waham. Czy się to uda? Teraz zobaczymy. Dom jest przepiękny. Ale jest tutaj wokół dużo sąsiadów, że nie chcę robić tu obciachu. Zobaczcie, jaki fajny, cały z kamienia. Genialny, nie? Zamknięta na kółeczkę. Tam z tyłu są dwa okna wybite, ale serio, strasznie na widoku. Nie wiem, czy powinnam tam wchodzić. Ale klimat ma, nie? Naprawdę niesamowity. Jeszcze raz widzę dom cały z kamienia, aż taki. Bo zazwyczaj to widzę takie do połowy z kamienia, od połowy z cegły. A ten jest naprawdę niesamowity. Tutaj wygląda piękny.
bardzo pójść tutaj wejść, ale tak jest na widoku. Zajrzę chociaż do środka, jak to wygląda. Czy warto? Kurczę, chyba warto. Chyba się poświęcę. No i hop, jestem w środku. Trudno nie było. Tylko kurczę, tak na widoku. No ale co tam? Chyba sąsiedzi nie będą aż tacy. Latarki nie włączyłam, moment. Muszę przyznać, że marzyłam o takim domu z wapienia. To jest fajne lustro. Świeża woda, patrzcie jakie fajne się zachowało. Tu się zachowały super fajne widły. A tam jakaś ubikacja. Jakieś lustra. I tu już widzę, że mamy wyposażenie, także będzie fajnie. To są stare meble. Stare, jak ja to lubię, bardzo kredensy i szafeczki. Przy czym szafeczka chyba pusto z tego, co tak zerknęłam. No, już musi być, patrzcie, taka sama lampa jak w tamtym domu. Kiedyś był chyba, był jakiś taki po prostu, chyba jakaś moda na te właśnie lampy. To jakieś dwa stare foteliki. Tak w ogóle, słuchajcie, to ja muszę jechać do roboty, a nie na kurde urbeksy. Ojej, ta szafa się rozpadła. A mówiłam, że te szafy takie odporne. To jest też taka lampa klasyczna w tym stylu. Patrzcie, stary telewizor, ale bardzo zniszczony. Ale ta szafa była bardzo piękna kiedyś. Niestety się rozwaliła częściowo. Ciekawa jestem, co dalej w tym domu. Dom z kamienia to i zdrowe mury. W zasadzie taki dom to nawet po takim dłuższym czasie idzie remontować. Jezu, patrzcie, jaka ładna szafeczka. Aha, tu szufladka przecież jest na zewnątrz. Wiaderko w środku. Fajne, nie? Jakiś wielki stary młotek? Przecież nie, to nie młotek. Co tutaj mamy? Aha, stąd przyszliśmy. No tak. Zakręciłam się trochę. Tutaj jeszcze nas nie było. No i widzę, że chyba wejście na strych też jest możliwe. Wow, ludzie. Ja jestem w raju. Ja uwielbiam takie rzeczy. Kolejny raz taki podobny kredens. Bardzo podobny do tego, który już widziałam. I w tym ostatnim domu, i wcześniej też. Tak fajny stary piec ktoś zniszczył niestety. Niszczą te piece, bo szukają tam ukrytych rzeczy. Patrzcie, stare sztućce takie. Stara łyżeczka. Miałam taką łyżkę kiedyś w domu. Taki widelec. One są zrobione nie z takiej typowej stali, tylko z takich lżejszych stopów, jakiś aluminium czy coś. Patrzcie, tu nawet grzyby wyrosły. Ja się zastanawiałam w pierwszym momencie, czy ten dom jest w ogóle opuszczony. No tak, raczej jest opuszczony. To jest ciekawe. Przepraszam. Co to takiego? Stary, piękny kufer taki. Boże, jakie to ładne. Szkoda, że takie zniszczone. Piękne, to było takie aż rzeźbione. Może jak mi szkoda takich rzeczy. Też mamy trochę jeszcze zawartości, jakieś talerze. Ciekawe, czy coś jeszcze się zachowało. Takie słoiki, tu też jakiś talerz. Ładny taki nawet. Butelki, puszki. Stare tabletki nawet leżą. Jakaś szklaneczka. Fajne, fajne te mebelki. Powiem szczerze, marzy mi się kupić taki stary dom z wyposażeniem. Remontować go i meble starać się uratować. Ale tu jest klimat. Już takie zniszczone miejsce. Stare po materacach pozostałości. Tu jakieś stare fotele. I patrzcie, tu widać, jak to jest wszystko z kamienia, nie? Coś pięknego. No tu częściowo cegła z tego, co widzę teraz. Tu cegła, tu kamień, wszędzie wapień. Ale tu musiało być bardzo zdrowe życie w takim domu. Wapień, coś niesamowitego, nie? Moje marzenie, dom z wapienia. To nie to, co dom z Itonga, kurde. Który zamierzam jakoś budować z czasem. Dobra, kochani, trzeba zobaczyć, czy jest wejście na strych konkretnie. Patrzcie, jaka piękna firana, taki... Nawet taki, nie wiem, czy to haftowane, czy coś ładne to było kiedyś. A tu zgnieciona tarka. Troszkę się zgniotła. Dobra. Idę zobaczyć jeszcze, czy jest wejście na strych. Robię parę zdjęć. I jadę do tej roboty, bo muszę zrobić
A, wejście na strych było tędy, ale potrzebna jakaś drabina, której chyba nie ma. Czyli chyba nie wejdę. Ale tam jest chyba taki typowy strych nieużytkowy. Prawdopodobnie nie ma tam jakiegoś wyposażenia, a jedynie są jakieś po prostu takie zwykłe strychowe widoki. No niestety tam no, nie wejdę. No musiałabym na tą szafę wejść. Dzięki, wolę nie ryzykować z moimi umiejętnościami. Także tyle. Dzięki bardzo. Jadę dalej do roboty. Może coś jeszcze się trafi.